szalone za czas zacząć i zacząć też odliczać do matury, choć do niej już nie równe 100, a 94 dni. Na rynek w Rudzie Śląskiej wróciła coroczna tradycja, w ramach której uczniowie szkół średnich z całego miasta wspólnie tańczą poloneza z prezydentem. Dziś chwila zabawy, a potem intensywne przygotowania do matury. No wszystko w porządku, będę się uczyć, będzie dobrze. Wstępnie przygotowany, ale no wiadomo, douczyć się trzeba. A nastawienie bardzo dobre. Myślę, że będzie zdane. No na pewno będzie bardzo dużo powtórek i stresu, ale mamy nadzieję, że chwila odpoczynku na weekendzie majowym da nam takiego kopa na napisanie tego dobrze. Jak co roku od 9 lat symboliczny polonez, dlatego że pandemia niestety nam pokrzyżowała plany, jeżeli chodzi o kontynuację. Dzisiaj odbędzie się 7. edycja tego poloneza. Bardzo się cieszę, że na moją prośbę jest bardzo duży odzew prawie że ze wszystkich szkół ponadpodstawowych w naszym mieście. Powolutku. Jakie było 100 dni Michała Pierończyka przed maturą? Bardzo intensywne i ja generalnie przed maturą to się starałem skupić bardziej niż jakby uczyć się mocno. Ja generalnie w liceum uczyłem się na bieżąco i to myślę, że to dawało duże efekty. Także ja oczywiście był stres, bo to jednak taki krok, tak? I to taki dość ważny w swoim życiu. Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczną się 4 i potrwają do 23 maja. W samej Rudzie Śląskiej w klasach maturalnych uczy się ponad 650 maturzystów.